Cześć, witam Was ponownie w naszym sklepie. Dzisiaj zaprezentujemy torby na kółkach, ponieważ jest ich dużo rodzajów i dużo typów. Tak na szybko zobaczcie, jakie macie możliwości, gdy będziecie wybierać torby na kółkach. Zacznę od najlżejszych opcji, czyli jednej z najtańszych toreb 5M z plastikowymi kółkami. Jest to torba jednokomorowa, idealna dla początkujących dzieci. Dwie boczne kieszenie. Torba jest najmniejsza, ponieważ nie ma metalowej konstrukcji, co jest plusem tej torby i jest naprawdę lekka. Tutaj mamy torbę 5M, która nie tylko nam się podoba przez swój design i opracowanie, ale jest już dwukomorowa i ma solidną metalową konstrukcję. Ta torba wyprodukowana jest u nas, w Czechach. Nie jest to żaden import. Także wszystkie detale opracowaliśmy właśnie my. Do torby można dokupić nadbudowę, jeśli Wam nie wystarczą te dwie duże komory. A więc polecamy tę torbę, chociaż nie jest tak lekka jak ta z konstrukcją plastikową. Tutaj mamy ulubioną torbę firmy Folo. Jest to torba z klasyczną metalową konstrukcją, wewnętrzną płytą nośną z płyty wiórowej. Torba jest dwukomorowa, ze ściągaczami, bocznymi kieszeniami. Stosunek ceny do jakości to idealny wybór. Jeśli jeździcie na turnieje lub potrzebujecie przewieźć całe wyposażenie, zapakujesz do niej praktycznie wszystko. Następnie mamy kolejną metalową torbę z naszego warsztatu 5M. Jest to bardzo podobna torba z metalową konstrukcją, płyta nośna z płyty wiórowej, boczne kieszenie. Wybraliśmy opcję jednej dłuższej kieszeni z krótszą kieszenią, z przezroczystym dodatkiem, gdzie można włożyć coś, co potrzebujecie mieć na widoku. Lub na przykład, jeśli jedziecie na turniej, możecie sobie włożyć koszulkę, aby o niej nie zapomnieć. No a teraz przejdźmy do top modelu firmy Alstar. Jest to właśnie najfajniejsza torba w całym asortymencie firmy Alstar. W zestawie jest nadbudowa, którą można zapiąć na torbę. Również jest dwukomorowa. Te komory to te duże boczne kieszenie. Torba, mimo że jest duża, jest całkiem lekka, ponieważ nie ma metalowej konstrukcji kółek. Ale zastosowano w niej właśnie plastikową modyfikację, taką jak w kufrze, gdzie te kółka są przymocowane do tej płyty wiórowej, która tworzy system nośny i szkielet całej torby. Dziś to wszystko o torbach na kółkach. Cześć!